Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i tym razem mam dla Was test podkładu z Catrice. Już pewnie wszystkim znany, bo na YouTubie jak teraz przeglądam jest naprawdę tych testów bardzo dużo, ale mam nadzieję, że z zainteresowaniem obejrzycie mój filmik, więc zapraszam do oglądania. Będę go nakładała albo właśnie tą gąbeczką, albo palcami, bo przeważnie nakładam dłońmi takie podkłady. Zaraz zobaczymy, jaka jest konsystencja. Bardzo rzadka. To zabieramy się za nakładanie. Możecie zobaczyć, jak będę... No, konsystencja jest rzadka. Możecie zobaczyć, jak spływa szybko. I okej. Nawet przyjemnie pachnie, muszę Wam powiedzieć. Na razie zapowiada się fajnie, tylko słyszałam, któraś z Was mi pisała, że po prostu ten podkład ciemnieje później na twarzy, więc zobaczymy. Nie, muszę Wam powiedzieć, że chyba nałożę go palcami, ponieważ szybko się wchłania w tą gąbeczkę. Okej. Ciekawa jestem, jak on będzie się sprawdzał u mnie, ponieważ cena jest bardzo fajna. Nawet niecałe chyba 30 zł kosztuje. Więc zobaczymy. Okej. Teraz będę go delikatnie rozcierać. Nie, naprawdę bardzo przyjemnie pachnie, aż mi się kojarzy z takim dziecięcym kremikiem, wiecie? Bardzo fajnie. Teraz się patrzę w podgląd, bo muszę go jakoś w miarę rozsmarować. Zaraz skoczę po lusterko, bo go nie wzięłam. I zobaczymy, jak on będzie w ogóle wyglądał, bo tutaj w podglądzie ciężko mi cokolwiek zobaczyć. Poczekajcie, pójdę po to. Okej, już jestem. Muszę Wam powiedzieć, że mam tutaj takie suche skórki teraz na nosie i strasznie się... strasznie je podkreśla. I wydaje mi się, że rzeczywiście delikatnie już ciemnieje, bo on strasznie szybko zasyga. Jeszcze troszeczkę go dołożę. I zobaczymy. Chcę, żeby był równo rozsmarowany, więc zerknę tutaj w lusterko. Nie wiem, czy kolorek dla mnie nie jest taki dziwny, nie wiem. Ale nie bardzo, ale to bardzo ładnie pachnie. Zaraz Wam przybliżę trochę na szyję, jeszcze mało, żebyś tak mocno nie odznaczała. Nie, ogólnie na buzi wygląda bardzo fajnie. Tylko tak jak mówiłam, podkreśla suche skórki mi tutaj na nosie. Nie wiem, miałam w odcieniu 030 Sand Beige. I przybliżę Wam, zobaczycie, czy będzie widać te... O, widzicie tutaj? Strasznie podkreśla suche skórki. Rzadko mam taką skórę, właśnie wysuszoną, ale no dzisiaj tak się stało i... No i podkreśla. Zobaczymy, wrócę do Was za... Za ile? No tak mniej więcej, nie mogę też za późno, ponieważ nie mam jeszcze lamp. A szybko robi się ciemno na dworze, więc myślę, że tak jak za jakieś 3-4 godzinki wrócę i zobaczymy, jak on będzie wyglądał na twarzy. A teraz dokończę makijaż i teraz wykonam sobie makijaż. I wiecie co? Utrwalę delikatnie tym pudrem z Miss Sporty. On jest transparentny, więc nie nada żadnego kolorku. No ale ogólnie podkład, powiem Wam, że zapowiada się bardzo... Bardzo pozytywnie. Może po prostu ten mój kolor jest troszeczkę za ciemny.
No nie wiem. Przy lekkim przepudrowaniu muszę Wam powiedzieć teraz, że wygląda dużo lepiej i troszeczkę mniej odznacza się od mojej szyi. Okej, no to ja robię na szybko makijaż. Okej, dziewczyny, i po jakimś czasie, po paru godzinkach przychodzę do Was z recenzją oto tego podkładu i chciałam zacząć, bo wcześniej nie mówiłam, od jego buteleczki. Naprawdę jest świetna, ma fajną pipetkę, przez co łatwo się aplikuje podkład, bo w tych na przykład fluidach z Revlonu, pamiętam jak jeszcze nie zrobili tych pompeczek, było bardzo ciężko go wydostać na rękę, żeby zaaplikować na twarz. I tak, jego formuła jest bardzo rzadka, przypomina mi troszeczkę konsystencją kremy BB, chociaż krycie ma 100 razy lepsze i sama się zdziwiam, że mimo tego, że właśnie takiej rzadkiej konsystencji można zbudować tak dobre krycie na twarzy, więc to jest ogromny plus dla mnie, bo nie muszę mieć ciężkich jakichś tych fluidów, tylko nakładam lekki, a krycie jest takie same jak przy ciężkim fluidzie. I tak, co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, wiem, mimo tego też, że fluid jest dobrze kryjący i można budować nim krycie na twarzy, to jest też, ma taką konsystencję, że po prostu nie widać go praktycznie na twarzy, jakbyśmy nic nie miały. Nie ma nawet takiego uczucia, że coś jest nałożone na twarz, więc to jest kolejny plusik. I tak, mi nie ściemniał na twarzy, możecie same zobaczyć, czy... Myślę, że wygląda rewelacyjnie. Wcale nie ciemnieje i ja jestem naprawdę na plus, ponieważ cena jego jest też chyba około 30 zł, nawet chyba nie przekracza 30 zł. No tylko wiadomo, z dostaniem tego fluidu jest teraz wielkie poszukiwania są, ponieważ nigdzie go nie ma. Zwłaszcza jak teraz też większość dziewczyn go poleca, to dużo osób go szuka po sklepach. Mojej siostrze akurat udało się znaleźć ten fluid i jak mówiłam wcześniej, mam w odcieniu 0,30 Sand Beige. I naprawdę, na pewno się naprawdę po niego kolejny raz sięgnę, bo strasznie mi się spodobał. Myślę, że znajdzie się w ulubieńcach miesiąca lutego, ale to jeszcze zobaczymy, jak troszeczkę dłużej go potestuję. Więc dziewczyny, jeżeli będziecie widziały go na półkach sklepowych, to śmiało sięgajcie po niego, bo cena jest rewelacyjna, jego krycie jest rewelacyjne i sama buteleczka też bardzo ładnie wygląda. Więc tak, jeżeli spodobał Wam się mój test i moja recenzja, to zapraszam do kciukowania tego filmiku. I tak, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnym filmiku. Buziaki!